Polskie Radio Katowice. 35 meczów w reprezentacji Polski. Były obrońca Wisły Kraków i Ruchu Chorzów Marcin Baszczyński, gościem radia w tym szczególnym dniu dla, myślę, każdego kibica. Dzień dobry, witaj. Witam serdecznie. No to czym teraz zajmuje się Marcin Baszczyński po latach? No tak, nie uciekłem do końca od piłki. Oczywiście taką bezpośrednią przygodę z Ekstraklasą z tej drugiej strony, od strony trybuny, zakończyłem we wrześniu, aczkolwiek jestem i komentuję, staram się wspierać Kanal Plus w meczach ligowych, także jestem. No i oprócz tego jakieś tam swoje interesy, biznesy, które niedawno rozkręciłem. Zanim jeszcze porozmawiamy o dzisiejszym meczu, bo w sumie no dzisiaj tym żyją wszyscy, ale chciałbym troszkę powspominać. Marcin był w kadrze na Mundialu w 2006 roku w Niemczech i zastanawiam się, jakie emocje towarzyszyły piłkarzom w tym momencie, czy w nocy poprzedzającej właśnie mecz, czy rano, czy w tunelu, kiedy wychodziliście na to pierwsze spotkanie, bo ja pamiętam, byłem dzieckiem, ogromne emocje wtedy były. Ogromne emocje, no i właśnie ten dzień też gdzieś można, ja już sobie porównuję, patrzę, co się dzieje teraz z innej strony, patrzę się, jak żyje Polska, jak to wszystko jest napędzane, jak to wszystko tutaj, można powiedzieć, oddycha razem z tą reprezentacją. Ja byłem po tej drugiej stronie i takim dużym, taką dużą dawką emocji już było przeddzień. Zawsze jest możliwość trenowania na stadionie, na którym się rozegra mecz, i gdy wyszliśmy już na ten trening i przyzwyczailiśmy się do tego stadionu, to mówiliśmy: tak, to będzie tu, jutro to będzie ten dzień. I faktycznie tak było. Wyjście na stadion, później odśpiewany hymn, bo stadion, który jest na co dzień niebieski, Schalke, wtedy on był biało-czerwony i te emocje były olbrzymie. Hymn, później pierwszy gwizdek sędziego, nogi jak z waty troszkę były na początku, czy nie? Czy potem już całkowita koncentracja i skupienie na tym pierwszym spotkaniu, które zawsze jest najważniejsze, to wszyscy powtarzają. Tak, ja osobiście powiem, że gdzieś chyba nie uleciało to wszystko ze mnie jeszcze, te emocje górowały w tym spotkaniu, ta motywacja była chyba za duża, bardziej prawidłowo byłoby skupić się bardziej na tym, co konkretnie jest do wykonania, zadaniach, a gdzieś te emocje wewnątrz buzowały. No i człowiek tracił momentami głowę na tym boisku. Wiadomo, jaki był wynik tego spotkania, nie tak, jak byśmy sobie wszyscy wymarzyli. Ale to się nie wzięło z tego, że ktoś tam czegokolwiek nie chciał zrobić. Po prostu wydaje mi się, że ta motywacja u nas była zbyt duża i ona nas troszeczkę jakby tak stłumiła. Śni się po nocach Carlos Tenorio z Ekwadoru albo wyrzucane auty? No, dokładnie. Takich bramek nie wolno było stracić, jak my straciliśmy szczególnie tą pierwszą. No, tak to bywa w życiu piłkarza, że oczywiście są tacy, że którzy już lepsi, wybitni, że zaliczą tych mistrzostw kilka, a są tacy, większość pewnie takie jak ja, gdzie to się udaje raz w tej piłkarskiej karierze i to spotkanie na pewno już będzie do końca życia za mną chodzić. Wtedy sytuacja też była zgoła odmienna, jeżeli chodzi o Polaków, bo wtedy graliśmy bodaj w pierwszym dniu w ogóle Mistrzostw Świata. Teraz gramy w dniu szóstym jako ostatni. No tutaj potrzebna jest spora cierpliwość, a wtedy no, jakby wskakiwaliście od razu w tę całą otoczkę, która miała miejsce. A może to zagra na plus, bo tak bym to ocenił. Mamy wspaniałych piłkarzy teraz w reprezentacji, którzy są doświadczeni w takich trudnych meczach i wielkich meczach, można powiedzieć. Oczywiście to jest zupełnie coś innego, gra z orłem na piersi i to widać nawet po naszym kapitanie Lewandowskim Robercie, że on to traktuje też z wyróżnieniem. Także to jest wspaniałe przeżycie i coś cudownego. Paweł Janas był trenerem reprezentacji Polski w 2006 roku. Czy Paweł Janas miał podobne jakieś nietypowe metody szkoleniowe jak Adam Nawałka? Na przykład wiemy, że Adam Nawałka jest człowiekiem przesądnym. On nie pozwala kierowcy autobusu cofać. Żeby nie było złego wyniku. Paweł Janas też miał takie różne jakieś takie przekonania? O, jakoś takich nieuzewnętrznią, można powiedzieć, i myśmy o nich nie wiedzieli. W ogóle
cała ta otoczka i teraz co się dzieje wokół reprezentacji, to jest zupełnie coś innego niż wtedy było i to jest fajne, to się zmieniło na plus, to oczywiście jest zasługa trenera Nawałki, on to wprowadził, jak ja wspominam, nasze przygotowania do mistrzostw i to co się działo, że bardziej byliśmy zbunkrowani, tego nie wolno, tamtego nie wolno, na to trzeba na uważać. Na konferencji prasowej kucharz. No, pewne rzeczy, dzisiaj to jest zrobione tak. To jest marketing, to jest show, to jest to coś, co się dzieje. Piłkarze też inaczej są prowadzeni, rodziny wspólne, to wszystko jest fajne i nam tego troszeczkę, ja uważam, w tamtym okresie zabrakło. I jeszcze jedna inna sytuacja, która, taka różnica, która od razu mi się nasuwa. Wy w 2006 roku byliście, musieliście zmazać plamę po tym, co stało się w 2002 roku w Korei, gdzie wszyscy oczekiwali, że tam może nawet będzie medal, no a wiadomo jak się skończyło. Teraz jesteśmy po dobrym, udanym turnieju na Euro 2016. Może też to pozytywnie wpłynie na naszych chłopaków. Oczywiście oczekiwania były i zawsze będą. Polscy kibice są bardzo wymagający i żądni sukcesów, ale też trzeba zwrócić uwagę, po jakim okresie awansowaliśmy do Korei. Kontynuacją potem był mundial w Niemczech. Mhm. No i gdzieś jakieś podstawy do tego, że ta reprezentacja zaczynała się, polska piłka reprezentacyjna zaczynała się odbudowywać też. Pojawiać się, nie? Tak, po 16 bardziej po tej klątwie. Tak, piechniczka. Dokładnie. Też między innymi dzięki nam. Oczywiście nie było nas wtedy stać może tak po prostu i łatwo odpowiedzieć na lepszy wynik, ale kontynuacją tego były później dobre występy właśnie i Euro i no i myślimy teraz i wierzymy w to, że te mistrzostwa też będą dla nas udane. Marcin Baszczyński, były reprezentant Polski w piłce nożnej, jest gościem Polskiego Radia Katowice, a za chwilę porozmawiamy o dzisiejszym meczu z Senegalem, bo przecież na ten mecz wszyscy czekamy. Zostańcie z nami.